opatulona jak wiedźma. Po latach ciągłych ucieczek i przeprowadzek usadawia się w mieszkanku przy ulicy Laurentina wraz z siódemką młodych kobiet, które pragną rozpocząć z nią życie zakonne. Są to te, które ocalały, gdyż wiele z nich zagubiło się po drodze, co jest zrozumiałe. Biskup Reggio Calabria odwiedza jej i poznaje dziewczęta dodaje im odwagi oraz zostawia im zakonnika jako swojego delegata i dyrektora powierza prowadzenie domu siostrze Eugenii po kilku tygodniach wikariat nakazuje jej zdjąć habit po raz trzeci siostra Eugenia oddaje swój strój zakonny lepszym byłoby oberwanie mnie ze skóry komentuje i musi pozostać w łóżku ponieważ nie ma czego przywdziać po kilku miesiącach z nakazu kardynała Ottaviani na nowo zostaje jej pobłogosławiony i zwrócony welon. Rzeczywiście, po tygodniu ćwiczeń duchowych z rąk delegata biskupiego przywdziewają habit dziewczęta, które są z nią. To wszystko w oficjalnej ceremonii, po której zostają przyjęte w świętym oficjum przez kardynała Ottaviani. Jak mogą następować po sobie rzeczy tak sprzeczne i niecodzienne, pozostaje tajemnicą. Jedyne wyjaśnienie jest z punktu widzenia duchowego. Piekło nie lubi siostry Eugenii i nie lubi habitu, który ona nosi, jako znak i świadectwo wierności ojcu i kościołowi. Tworzy zamieszanie i nieporozumienia, ponieważ nie udaje się mu wydrzeć z jej serca tych niezmiernych miłości, więc próbuje przynajmniej zedrzeć habit z jej pleców. Biedna siostra Eugenia pozostaje w łóżku i udaje chorą. Bo nie ma w co się ubrać, ale w rzeczywistości jest to alibi, ponieważ wstydzi się pokazać bez habitu. Kieruje wzrok na wielki krucyfiks, wiszący na ścianie w milczącej duchowej prośbie o pomoc, i dobremu Bogu zawsze bogatemu w dobry humor, udaje się dać jej promyk pocieszenia. Na co się uskarżesz? Przynajmniej masz jakiś gałgan do założenia na siebie. Nie widzisz, jak mnie powieszono na krzyżu nagiego. I nagiego ciągle mnie przedstawiają, będąc nawet przekonanymi, że oddają mi cześć? Siostra Eugenia wyskakuje z łóżka, już nic nie mówiąc, i ponownie podejmuje swoje zajęcia bez wytchnienia. Nawet jeśli musi chodzić opatulona jak wiedźma, jak jej to powie proboszcz z Montaniola?